W tym filmie rozmawiamy na temat państw, które w tym sezonie posiadają najskuteczniejszych napastników, a także bardzo kosztownym geście fair play Leeds United Mateusza Klicha. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. Zawsze na bieżąco w tym, co w murawie piszczy. Pozwoli być subskrypcja, ocena filmu i komentarze pomogą dotrzeć małemu kanałowi do większej liczby widzów. Dzięki. Portal Transfermarkt, znany przede wszystkim z wyliczania aktualnej wartości rynkowej zawodników, a także pokaźnej bazy statystyk, co jakiś czas dzieli się grafiką podsumowującą najskuteczniejsze trójki napastników danych państw, biorąc pod uwagę tych występujących w najlepszych europejskich ligach. Przez cały sezon reprezentanci Polski znajdują się w tym rankingu bardzo wysoko, na ten moment na trzeciej pozycji. Pozwoliłem sobie zaktualizować dane z ostatniej grafiki o wyniki minionej kolejki. Za jej sprawą zajmujący piątą pozycję Anglicy dogonili Urugwaj. Obie nacje mają w tym momencie po 65 bramek. Na dorobek Anglików złożyli się Vardy, autor 18 goli, Sterling z 23 i Harry Kane, pomimo kontuzji, autor 24 bramek dla Tottenhamu we wszystkich rozgrywkach. Urugwaj nie poprawił w tym tygodniu swojego dorobku. Suarez w dalszym ciągu ma na koncie 24 gole, 22 ustrzelił Edinson Cavani. Grający dla walczącej o utrzymanie w La Liga Girony, Christian Stuani legitymuje się jak do tej pory 19 golami. Jak się rzekło, na trzeciej pozycji Polacy z bardzo dużą przewagą, 86 bramek. Składa się na to 37 trafień Roberta Lewandowskiego, który pewnie przewodzi tabeli strzelców Bundesligi, a że Bayern w dalszym ciągu musi walczyć o mistrzostwo i nie gra już w Lidze Mistrzów, nie będzie oszczędzany w ostatnich kolejkach. Piątek, który zaciął się podobnie jak cały Milan, i tak może pochwalić się 29 bramkami. Dorobek biało-czerwonych uzupełnia Milik z 20 trafieniami. 7 bramek przed Polską plasuje się Argentyna. Leo Messi zmierza po złotego buta i tytuł najlepszego strzelca Ligi Mistrzów. Jego łączny dorobek to już 45 trafień. Aguero łącznie z bezcennym trafieniem z tego weekendu ma na koncie 31 bramek. Nieobecny w składzie Interu przez kilka tygodni Icardi zatrzymał się na razie na 16. Klasyfikacji przewodzą Francuzi, 95 bramek. Mbappé jest autorem 36 z nich. Dalej znajdujący się ostatnio jako chyba jedyny piłkarz Realu w niezłej dyspozycji Benzema. 30 i dość niespodziewanie Wissam Ben Yedder z zawodzącej w walce o Ligę Mistrzów Sewilli. 29. Gdyby ktoś pytał o Griezmana, jednego z liderów Francuzów na mundialu, to ma on tylko, w porównaniu do swoich kolegów, 21 bramek. Miejmy nadzieję, że polscy napastnicy w następnych spotkaniach pokażą formę, do jakiej przyzwyczaili na przestrzeni sezonu i poprawią wynik Polski w tym zestawieniu. O możliwość gry na najwyższym poziomie walczy Mateusz Klich i jego Leeds United. W spotkaniu przeciwko Aston Villa, jednym z kluczowych być może dla losów awansu do Premier League, Polak stał się jednym z głównych bohaterów przedziwnej sytuacji, o której teraz szeroko debatuje się w mediach. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją wybitnie niecodzienną, a także kolejny raz starciem interpretacji zwyczajów uznawanych na boisku za właściwe, z wytycznymi dla arbitrów i zwyczajnie regułami gry. W 72 minucie spotkania przy bezbramkowym wyniku doszło do urazu jednego z piłkarzy Aston Villa. Jego koledzy od razu zasygnalizowali, że konieczna będzie interwencja medyczna, prosząc Leeds o wybicie piłki. Gdy większość zawodników zatrzymała się, uznając, że tak właśnie się stanie, futbolówka albo podana, lub też nieumiejętnie posłana na aut, trafiła pod nogi Klicha, który popędził na bramkę i zdobył gola, wykorzystując zaskoczenie i dezorganizację rywali. Nawet komentator stacji Sky w trakcie tej akcji stwierdził, że to kontrowersyjne zachowanie, jeszcze nim padł gol. Później nastąpiło ogromne zamieszanie, bo The Villans rzucili się na Polaka, a ławki trenerskie na siebie nawzajem. Najbardziej wściekły na Klicha El Ghazi otrzymał po tym incydencie czerwoną kartkę. Pomimo sprzeciwu w części zespołu, trener Leeds, Marcelo Bielsa, nakazał oddanie rywalowi bramki. Do końca, aby temu zapobiec, walczył kapitan Pawi, Vincent Janssen. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1-1, który wyklucza bezpośredni awans Klicha do Premier League. Ostatnią szansą pozostają baraże. Sytuacja ta jest trudna do oceny. Klich nie zachował się elegancko, ale zasady jasno mówią, że gra się do gwizdka i to nie piłkarze decydują, kiedy się on pojawia. Z drugiej strony, widząc zatrzymanie się niemal wszystkich pozostałych zawodników, można było oczekiwać tego samego od reprezentanta Polski. Nie inaczej jest w kwestii decyzji Bielsy. Kontrowersja była i pozostaje nadal, z tą różnicą, że zamiast szans na bezpośredni awans pozostają trudne baraże, które nie muszą zostać wygrane, co oznacza zmarnowaną szansę na prestiż, pieniądze itd. Były szkoleniowiec Bilbao i jeden ze wzorów Guardioli zachował się honorowo. Tylko czy poza nielicznymi jednostkami, ktokolwiek w dzisiejszych czasach przedkłada takie wartości nad sukces i zysk? Ciekaw jestem waszych opinii w tej sprawie. Może dostrzegacie jeszcze jakiś inny, istotny dla niej aspekt? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach prosto z kanapy rezerwowych.